W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, pokażę Wam, w jaki sposób wyginać rurki do własnego, customowego chłodzenia cieczą. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Tech Mod. I jak wiecie, chłodzenie wodne wiąże się z wyginaniem rurek lub z cięciem rurek, mierzeniem, tak żeby to wszystko ładnie połączyć, no i żeby to po prostu działało. I na początku niektórzy, kiedy słyszą, że właśnie trzeba samemu przygotować rureczki, powyginać je, połączyć, no to zazwyczaj na tym etapie rezygnują, no bo nie chcą się bawić, nie chcą czegoś zepsuć, a powiem Wam, że te wyginanie rurek nie jest takie trudne, na jakie wygląda. Dlatego pokażę Wam kilka patentów, które ja wykorzystuję do wyginania rurek, jakiego sprzętu używam, jakie, powiedzmy, mam swoje rozwiązania do wyginania takich rureczek, no bo jednak nie wszystkie narzędzia nam pozwalają na bardziej skomplikowane gięcia. To jest akurat bardziej materiał, który nazywa się PETG. I ja go zazwyczaj używam, wygodnie mi się na nim pracuje, wygina rurki, wygląda dobrze, więc na nim też pokażę Wam, jak to się robi. Sorki, na chwilę Wam przerwę i coś Wam pokażę. To, co tutaj widzicie, to nasz technologiczno-moddingowy serwer Discord, który powstał we współpracy z Intelem i na który bardzo serdecznie zapraszamy, a link wrzucam Wam w opisie. Oprócz tego, że wymieniamy się tutaj doświadczeniem technologicznym, moddingowym, to dodatkowo uruchamiamy dla Was pocztę sprzętową. A co to? Intel powiedział tak, musimy zrobić takiego Discorda, na którym każdy będzie mógł być testerem, recenzentem różnego typu sprzętu. I nie musisz być influencerem, youtuberem, wystarczy, że będziesz użytkownikiem naszego Discorda i aktywnie będziesz uczestniczyć w naszym życiu technologiczno-moddingowym na Discordzie. Będą przygotowane rangi, a ja razem z technokratą i z moderacją będziemy wybierali osoby, do których będzie trafiał sprzęt na testy. I dzięki temu nie musicie być właśnie twórcami internetowymi, żeby trafił do Was najnowszy sprzęt do testów. Wystarczy, że będziecie u nas na Discordzie. Oprócz tego szykujemy jeszcze wiele innych wydarzeń, dlatego wbijajcie link w opisie. A więc co potrzebujemy do wyginania naszych rureczek? Na pewno rurki, o których wspominałem już wcześniej, one są w różnych rozmiarach. To jest chyba 80 cm, ja zazwyczaj takie zakupuję, ponieważ czasami te odległości są większe, a zawsze to lepiej odciąć, a mieć większą swobodę w wycinaniu. Już później, jak taką rurkę mamy, no to musimy ją mieć czym wyciąć. Ja tutaj mam, powiedzmy, taką szablę akurat od Alfa Kula, ale na samym początku, jak zaczynałem swoją przygodę, to po prostu w sklepie budowlanym kupiłem taką piłkę do rurek akrylowych, coś takiego, czy nawet może była do metalu. Ważne, aby cięła. No ale też bardzo ważne, aby mieć formatkę. Ta formatka wygląda mniej więcej tak, do której wsadzamy tutaj rurkę. W taki sposób. Tutaj akurat mamy dwie wielkości na rurki grubsze i na rurki cieńsze. To są akurat na 12, chyba z tego co pamiętam. I tutaj wsadzamy rurkę i wtedy ona stabilnie jest umieszczona i ją tniemy. No ta niestety formatka już dosyć dużo przeżyła i dlatego ma takie szpary, a nie inne, bo ona też służyła za naukę dla innych osób. Kiedy wytniemy rurkę, potrzebujemy takiej oto specjalnej temperówki do szlifowania, gdzie możemy szlifować rurkę od wewnątrz i od zewnątrz, ale pokażę Wam później, jak to dokładnie wygląda. Następnie potrzebujemy do wyginania rurek różnego typu formatki. I tutaj zdradzę Wam sekret, że tych formatek trochę mam, ale tak naprawdę ja używam głównie gięcia na 90 stopni. Staram się po prostu takie układy budować, żeby to było właśnie gięcie 90 stopni. Mamy tutaj również taką formatkę, którą możemy wykorzystać, ale najczęściej tak naprawdę właśnie używam takiej oto formatki, więc za dużo tego też nie trzeba kupować, żeby po prostu nie marnować pieniędzy na początku swojej przygody. Kolejna rzecz to właśnie taki oto gibki żelek, który pomaga nam w wyginaniu rurek. Zobaczycie później, co się wydarzy, jeżeli takiego żelka po prostu nie będzie. Wyginanie nie obejdzie się też bez opalarki. Nie suszarki, tylko opalarki, ona ma o wiele większą temperaturę. Ja mam akurat taką, która ma dwa biegi. Wieje trochę mocniej, wieje trochę słabiej, ale grzeje się tak samo. I to, co polecam zawsze, to takie gumowe rękawiczki. Z jednej strony są w sumie gumowe, ale dzięki temu na przykład rurki nam się nie ślizgają w rękach, jesteśmy trochę zabezpieczeni przed tutaj tym powietrzem gorącym z opalarki. No i zawsze to chociaż takie minimalne BHP podczas całej pracy. Grzanie rurki jest to bardzo ważny proces, ponieważ to będzie zależało od tego, jak ta rurka będzie wyglądała. Czy ona będzie ładna, czy miała burchle, czy nam się czasami nie zdeformuje. I teraz właśnie odnośnie tego żelka, jeżeli ktoś go wcześniej nie widział, pokażę Wam, co się wydarzy, jeżeli tego żelka w środku nie będzie. I zobaczcie, że rurka już jest gibka, ale jeżeli będę chciał ją zginać, to z tego powodu, że tego żelka w środku nie ma, ona po prostu się załamuje. Dlatego to jest must have, żeby taki wkład w rurce był, no bo inaczej niestety nie uda Wam się zrobić dobrego gięcia. Kolejny błąd, jaki możemy zrobić podczas gięcia rurek. Kiedy mamy tutaj naszego żelka,
grzejemy rureczkę i nie będziecie jej obracać, to mimo tego, że w środku jest wkład, za wiele to nie da. Musicie pamiętać, żeby jej nie przegrzać. Mimo tego, że ja będę mógł ją ładnie wygiąć, nawet powiedzmy w taki oto sposób, niech ona zastygnie. Zobaczcie właśnie teraz, co tutaj się wydarzyło. Mamy takie burchelki, tak jakby akryl nam się tutaj zagotował. Wygląda to mega brzydko, mimo tego, że powiedzmy te gięcie no, nie jest zagięte dzięki temu, że mieliśmy w środku wkład. Ale no, nie może to tak wyglądać. To jak to teraz zrobić, żeby było dobrze i ładnie wyglądało? Po pierwsze, wsadzamy tutaj nasz wkład. Jeżeli ciężko wchodzi, możemy użyć troszeczkę płynu do mycia naczyń razem z wodą, ale pamiętajmy, żeby później dobrze umyć rurkę, bo ogólnie po każdym wygięciu, cięciu dobrze jest taką rurkę przepłukać. Kiedy mamy wsadzony nasz żelek do środka, odpalamy opalarkę. Na samym początku można to robić na niższych obrotach, po prostu, żeby było nam wygodniej, żebyśmy mogli bardziej wyczuć materiał na samym początku. Ja będę robił to na dwójeczce. I teraz tak, mniej więcej około 10 cm wysokości przy drugim biegu możemy teraz ją ogrzewać. I ogrzewamy tak mniej więcej na też długości 10, 12, 13, no 10 cm bardziej, tak bym powiedział mniej więcej, obracając, tak żeby ona równomiernie sobie tutaj się nam dogrzała z każdej strony. I czujemy, kiedy materiał w rękach zaczyna nam się już tutaj robić bardziej elastyczny. Nie panikujemy, jakby tutaj rurka potrzebuje czasu na to, żeby później zastygnąć, więc mamy chwilę, aby po prostu ją później wygiąć. I już widzimy, że robi się coraz bardziej elastyczna. Wyłączam opalarkę i teraz na formatkach muszę wiedzieć o tym, żeby dać na odpowiednią średnicę naszej rurki. Przykładam ją i wyginam, trzymając tak, żeby złapało kąt 90 stopni. Oczywiście na tej formatce, jak możecie zauważyć, można wyginać różne inne kąty mamy zaznaczone, ale tak jak mówiłem na początku, dla mnie najważniejszy jest zawsze 90 stopni i staram się tutaj w tym obracać. No, chyba że będzie jakiś inny projekt, który będzie wymagał po prostu, żeby był inny kąt, no to wtedy to wykorzystamy. I teraz jak mamy wygiętą już rurkę, mamy ładny kąt 90 stopni, chociaż zawsze mi się wydaje, że on delikatnie jakby się zapada do środka. I wyciągamy tutaj naszego żelka delikatnie, dlatego jak on był troszeczkę nawilżony, no to wyszłoby to łatwiej. I gdy chcemy wygiąć więcej razy z jednym żelkiem, na przykład dwa gięcia albo trzy, no to już warto, żeby on jednak był tam troszeczkę posmarowany. No i dobra, powiedzmy, że wymierzyliśmy sobie, że ma mieć tutaj taką wysokość, tutaj taką, albo powiedzmy, że ta już jest ok, żeby pokazać na jednym. Wsadzamy tutaj do naszej formatki, też pamiętamy, żeby średnica była odpowiednia, żeby nam to nie latało. No, ta moja formatka to już jest totalna tragedia, ale wtedy delikatnymi ruchami tniemy naszą rureczkę. Zwróćcie uwagę teraz, że tutaj mamy wszystko tak, no powiedzmy, prawie prosto docięte. Mamy tutaj syf w środku, więc ważne jest, żeby po pierwsze przedmuchać, a po drugie przepłukać taką rureczkę, ale najpierw oczywiście musimy wszystko wymierzyć. Na końcu je po prostu myjemy. I właśnie tą oto temperówką najpierw sobie delikatnie szlifujemy w środku i na zewnątrz. I zobaczcie, że może nie wygląda to pięknie, bo to i tak będzie w złączce, ale przynajmniej nie zepsuje nam uszczelki i powinno lepiej dolegać do naszej złączki. Teraz jeden z pierwszych patentów, który wykorzystuję, żeby jednak ten kąt był 90 stopni, ale żeby łuk był o wiele mniejszy, bo czasami są elementy, które są bardzo blisko siebie i taki łuk jest zbyt duży. Kiedy utniemy bliżej rurkę, ona ma już tutaj zagięcie i wtedy nie chce dobrze przylegać do złączki. W jaki sposób ja to robię? Nie dokupując jakichś innych bajerów, które mogą mi w tym pomóc. A mianowicie wykorzystuję, moi drodzy, po prostu drugą rurkę. Rureczka nagrzana. Ja biorę sobie tutaj rureczkę drugą między nogi, zaginam ją tak mniej więcej na kąt 90 stopni, dopychając sobie troszeczkę palcami, żeby ten łuk był mniejszy. I jak ona delikatnie sobie zastygnie, bo jak ona już jest wygięta, to zabieram tą rurkę, mogę sobie wypuścić. I na przykład przy stole, który ma tutaj kąt 90 stopni, staram się ją właśnie docisnąć. No wiadomo, jest to troszeczkę metoda chałupnicza. Może nie będzie wyglądała idealnie, ale czasami w niektórych rozwiązaniach daje radę i zaoszczędza trochę pieniędzy na sprzęt. I teraz po wyciągnięciu właśnie tego żelka mamy zrobione gięcie. Jedynie co to tutaj troszeczkę mi się nie podoba, że za mocno docisnąłem i zrobił mi się tutaj taki delikatny garbik,
ale no jeszcze byłoby to do przejścia, jeżeli by nie rzucałoby to się mocno w oczy. I wtedy właśnie macie tutaj mniejszy łuk, a tutaj troszeczkę większy. No dobra, trochę ten garbik wyszedł mocniejszy, no po prostu trzeba się przy kolejnym gięciu przyłożyć. Żeby pokazać Wam bardziej skomplikowane gięcie, to wykorzystamy mój ostatni projekt, który stworzyliśmy razem z Intelem. A jest to komputer inspirowany grą Manor Lords. A jakie w środku były bebechy? Procesor to oczywiście Intel Core i9 14 generacji 14900K. Karta graficzna Asus GeForce RTX 4090 ROG Strix w wersji Evangelion, tylko tutaj oczywiście z blokiem wodnym. Płyta główna to Asus ROG Strix Z790 E-Gaming Wi-Fi. RAM natomiast to Kingston Fury Renegade RGB 32 GB, w kościach 2x po 16. Zasilacz Be Quiet Dark Power 13 1000 W. A do chłodzenia cieczą wykorzystuje podzespoły od AlphaCool. Wszystko jest spoko, jeżeli właśnie te gięcie jest takie proste, 90 stopni, no to możemy sobie dociąć, docinać, sprawdzać, czy po prostu tutaj nam wchodzi w jedną, w drugą złączkę i jest ok. No, ale trudność pojawia się wtedy, kiedy chcemy zrobić te łączenie bardziej zaawansowane, czyli mamy jedno gięcie w tą stronę, i drugie gięcie jest tutaj w dół, więc tutaj już musimy troszeczkę inaczej to wymierzyć, nie tyle na czuja, co bardziej zrobić to z głową, żeby jednak tutaj ta rurka stąd trafiła tutaj. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od wymierzenia i sprawdzenia właśnie, które gięcie będzie takie najlżejsze. No i wiemy, że tutaj jak w komputerze widzieliście na tamtej przebitce, tak jak idzie tutaj, to gięcie jest lekkie. Więc je możemy wykonać bez problemu na najprostszej formatce, bo tutaj za wiele to nie zmieni, odległości są duże. Więc analogicznie bierzemy rurkę tutaj już dłuższą, ponieważ potrzebujemy większego rozmiaru, większy kaliber, dłuższy. Wkładamy tutaj naszą żelkę do środka. Mniej więcej sprawdzamy, tutaj sobie zostawiamy gdzieś jakieś 5 cm, tutaj sobie wymierzamy, że gdzieś tutaj będziemy w tym miejscu grzali, bo lepiej nie docinać na wymiar i nie próbować tego wygrzać co do milimetra, no bo to zazwyczaj kończy się źle. Pierwsze gięcie mam zrobione, 90 stopni, czyli rurka będzie tutaj sobie szła w ten oto sposób. Teraz tak, mały kawałek rureczki jakiegoś odpadu wciskam tutaj procesor, blok procesora, tak żeby widzieć po prostu i nawet można powiedzieć oprzeć sobie troszeczkę naszą rurkę, tak żeby od góry zobaczyć ile mam dociąć z tej strony i w którym miejscu będzie zagięcie tutaj. Będę docinał tak, żeby mieć możliwość tutaj już później zagięcia, więc to spróbujemy zrobić sobie na gotowe. Teraz już tutaj mam dociętą odległość, widzę, że tutaj ładnie nam się kąt prosty ustawił. No to teraz muszę obliczyć, w którym miejscu musi wystąpić tutaj zagięcie, czyli w którym miejscu ma pójść tutaj rurka w dół. Do tego możemy wykorzystać zwykłą linijkę. Musimy wymierzyć odległość od tego momentu, od zewnętrznej strony rurki, do tej, którą tutaj włożyliśmy w nasz otwór też zewnętrznej części. Jaka będzie odległość pomiędzy tym a tym? Ja tutaj włożyłem sobie inną rurkę bez zagięcia, żeby tutaj mieć właśnie prostą linię i przykładam sobie linijeczkę i mierzę naszą odległość, która wynosi 15,4. I to, co tutaj widzicie, to jest taki prowizoryczny stół ze sklejki, który pomoże mi w wygięciu. No bo proste gięcia, no to bez żadnego problemu sobie poradzą. Tutaj przyczepiłem kawałek rureczki, żeby po tej stronie polecieć właśnie gięciem. I od tej odległości, tutaj linijką, muszę teraz odmierzyć sobie 15,4. No wiem, że to zostało wycięte maszynowo, więc powinno być w miarę ok. I tutaj 15,4. Tutaj damy sobie też 15,4. Linieczką, tu sobie odmierzę linię. I tu jest zewnętrzna część krawędzi rurki, a tutaj jest z drugiej strony zewnętrzna część. Mam tutaj taki bloczek, którym zablokuję sobie rurkę. Przykręcam go na linii. I on teraz będzie mi blokował rurkę, że będę mógł na tą odległość 15,4 w tym miejscu wygiąć w tą stronę, dzięki czemu będę miał idealną odległość taką, jaką sobie wymierzyłem. Pamiętajcie tylko o tym, żeby kilka razy sprawdzić, czy w dobrą stronę chcecie to wygiąć. Ja wiem, że musi iść w dół, odwracam sobie, idzie w tą stronę, przykładam sobie tutaj i wiem, że z tej strony muszę wygiąć to w tą oto stronę. Więc teraz grzejemy i wyginamy.
No i przyjrzyjmy się teraz. No nie wyszło to najpiękniejsze gięcie, ale musimy zwrócić uwagę też na to, że no jest to na takim stole roboczym, beznarzędziowym, na patencie zrobione. Tutaj troszeczkę, tak jak widzicie, jest taki delikatny uskok. To jest spowodowane tym, że niestety z tej strony zbyt mało dogrzałem rurkę. Ona tutaj była chłodna, tutaj była cieplejsza i dlatego tutaj się nie poddała. I teraz zostało mi już tylko przymierzyć. Ja mniej więcej tutaj ją utnę, zobaczę ile brakuje, dotnę ten kawałek i powinno być już ok. W drugi otwór, no na razie bez złączek, tylko na razie tak roboczo zaczepię, żeby wam pokazać. Jak widzicie, ta rzecz, która wydaje się najbardziej skomplikowana, tak naprawdę nie jest. Ale oczywiście może się zdarzyć, że ktoś i tak będzie obawiał się wyginania rurek, to powiem wam, że są rozwiązania, które pozwalają ten temat ominąć. Na przykład takie oto łączniki. Wyginamy sobie tylko rurkę w 90 stopni i tak jak chcemy ją później poprowadzić, to możemy sobie ją w taki sposób wygiąć. Czyli na upartego wszystko można by było połączyć takimi złączkami, bo są również na przykład pod kątem 45 stopni i one też pozwolą wam zbudować cały układ bez wyginania. Ale na temat takich złączek zrobię całkowicie oddzielny odcinek, żeby pokazać wam, jak one działają, w jaki sposób je używać. A jeżeli macie pytania do tego odcinka, do wyginania rurek, no to piszcie śmiało w komentarzach. A jeżeli wy macie swoje własne patenty, bo zajmujecie się właśnie chłodzeniem wodnym, no to piszcie je również w komentarzach. I oczywiście serdecznie zapraszam was na naszego oficjalnego, technologiczno-moddingowego Discorda. Link macie wrzucony w opisie i w komentarzu. Wbijajcie, tam jesteśmy, nasze grono się cały czas powiększa, wymieniamy się doświadczeniem, pytamy, odpowiadamy i razem poznajemy świat moddingowo-technologiczny. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Na razie, trzymajcie się, cześć!